Cukrzyca, będąca jedną z kluczowych chorób cywilizacyjnych XXI wieku, wiąże się z różnorodnymi powikłaniami. Jednym z poważnych problemów jest zespół stopy cukrzycowej. Eksperci z kliniki Angiodiabetika w Poznaniu wyjaśniają, jak rozległe są skutki tego schorzenia oraz jakie są kluczowe metody leczenia i zapobiegania. Zespół stopy cukrzycowej jest to sytuacja, w której u osoby z cukrzycą dochodzi do pojawienia się rany na stopie, czyli poniżej kostki. Czasami jest on mylony również z owrzodzeniami goleni, ale owrzodzenia goleni to jest jakby zupełnie inny typ rany i inny typ i przyczyny rany. Natomiast o stopie cukrzycowej mówimy wtedy, kiedy występuje rana na stopie, czyli poniżej kostki. Jest tylko jeden taki wyjątek od tej reguły, można powiedzieć, czy od tej definicji, to znaczy może występować u chorego też tak zwany zespół czy stopa Charcot, neuroosteoartropatia Charcot, która może występować bez rany, ale też jest kwalifikowana do tak zwanego właśnie do zespołu stopy cukrzycowej z uwagi na to, że najczęściej występują te zmiany u chorych na cukrzycę, a ich przyczyną jest neuropatia. A neuropatia z kolei najczęściej w tej chwili występuje u chorych z cukrzycą. Z punktu widzenia populacyjnego zespół stopy cukrzycowej jest olbrzymim problemem. Szacuje się, że w Polsce w krótkim czasie będzie chorowało na cukrzycę około 3 milionów osób. W tym połowa osób jeszcze nie wie, że choruje na cukrzycę. Wysoki odsetek amputacji w Polsce skłania do głębszego zrozumienia problemu zespołu stopy cukrzycowej. Ważne jest zatem przybliżenie przyczyn jego występowania oraz omówienie najlepszych praktyk pielęgnacji stóp diabetyków, aby skutecznie zapobiegać tak poważnym konsekwencjom. Specjaliści z kliniki Angiodiabetika w Poznaniu podkreślają znaczenie wczesnej diagnostyki i odpowiedniego postępowania w celu uniknięcia amputacji. W 2005 roku powstała publikacja, która wprowadziła definicję fatalnej 15, czyli oznacza, że 15% pacjentów z cukrzycą w ciągu swojego życia będzie miało ranę w obrębie stopy, czyli de facto zespół stopy cukrzycowej, i wśród tych 15% 15% ryzykują stracić nogę. Najpoważniejszym powikłaniem, czy najpoważniejszą konsekwencją zespołu stopy cukrzycowej jest amputacja, tak zwana wysoka amputacja kończyny dolnej, czyli tuż powyżej lub tuż poniżej kolana. I wydaje się, że przyczyn jest kilka. One częściowo mogą leżeć po stronie pacjenta, to znaczy chory sam, nie będąc świadomy, że grozi mu takie ryzyko wystąpienia rany na stopie, nie zawsze przestrzega pewnych zaleceń profilaktycznych, albo czasami tych zaleceń w ogóle nie zna, czyli jest troszeczkę niedoedukowany, ale czasami też z własnej winy. Czasem też do lekarza z raną zgłasza się zbyt późno. No, ale z drugiej strony też nie zawsze to podejście ze strony naszego systemu służby zdrowia w stosunku do chorych z zespołem stopy cukrzycowej jest właściwe. Trzeba też obiektywnie powiedzieć, że zespół stopy cukrzycowej jest trudny do leczenia. Chociażby z tego powodu, że jego przyczyn jest kilka, więc to już potem generuje podejście do postępowania i leczenia. Z drugiej strony wymaga to podejście leczenia wielospecjalistycznego i to w zasadzie kilka zespołów terapeutycznych powinno być zaangażowanych w leczenie takiego chorego. Z trzeciej strony też właśnie obiektywnie w cukrzycy chory ma troszeczkę zmniejszoną odporność przeciwbakteryjną. W związku z tym rany na stopach zdecydowanie szybciej ulegają zainfekowaniu. Te infekcje bardzo szybko i dynamicznie rozwijają się w obrębie stopy, sprawiając, że często w ciągu nawet kilkunastu godzin może być cała stopa zajęta procesem infekcyjnym, takim ropowiczym. I wtedy takie infekcje są bardzo trudne do opanowania i one często stanowią podstawę do kwalifikacji do amputacji. Rana w zespole stopy cukrzycowej goi się bardzo, bardzo długo. Czyli jeżeli powstała rana, która dąży do ścięgien i do kości, niezależnie od genezy tej rany, będzie wymagała kilku miesięcy, a czasami więcej, ciężkiej pracy ze strony pacjenta. Najczęściej w terapii pielęgnacyjnej stóp diabetyka zalecam preparaty w postaci kremów, mogą być to też preparaty w postaci pianek, które szybko się wchłaniają i zmniejszają ryzyko odparzeń w przestrzeniach międzypalcowych. Bardzo często zalecamy pacjentom z cukrzycą preparaty nawilżające ze względu na uporczywą suchość skóry. Natomiast składniki aktywne w nich zawarte i ich stężenie powinno być odpowiednio dobrane przez specjalistę. Z tego względu, że na poszczególnych etapach pielęgnacji stóp pacjenta
skóra się zmienia i na poszczególnych etapach pielęgnacji wymaga zastosowania różnorodnych preparatów z różnorodnymi składnikami aktywnymi, to właśnie powinien kontrolować, modyfikować i zalecać podolog. Najpierw wykonujemy badanie komputerowe stóp, które stanowi podstawę do wykonania projektów technologii trójwymiarowej, a następnie takie wkładki są drukowane na specjalnym urządzeniu tak, żeby odwzorować stopę pacjenta, odciążyć miejsca przeciążeń i prawidłowo ustawić stopę. Skoordynowany plan leczenia jest kluczowy dla uzyskania najlepszych efektów w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej. Jego znaczenie polega na integracji różnych aspektów opieki medycznej, które obejmują zarówno specjalistyczne leczenie medyczne, jak i wsparcie w zakresie zmiany stylu życia. Taki plan zapewnia najlepsze efekty terapii. Ze strony z kolei specjalistów medycznych istotą jest to, żeby nie koncentrować się tylko na problemie, które rozwiązuje dana konkretna specjalizacja, na przykład w moim przypadku to jest niedokrwienie, czyli zaburzenie dopływu krwi do nogi, ale niejako wprowadzenie pacjenta do tego systemu kompleksowej, skoordynowanej opieki nad pacjentem. Czyli pacjent zgłosi się do konkretnego lekarza, ale ten lekarz będzie drogowskazem danego pacjenta do poruszania się w systemie. Zadaniem pielęgniarki, pielęgniarza jest opracowanie brzegów rany, delikatne oczyszczenie dna rany, usunięcie okolicznych modzeli. Ważnym aspektem jest też ponowne omówienie zaleceń pielęgnacyjnych i profilaktycznych, tak aby zminimalizować ryzyko wystąpienia w przyszłości u pacjenta rany. Na koniec wizyty pacjent od nas otrzymuje całą dokumentację, cały przebieg wizyty z tym, co zrobiliśmy, co zostało stwierdzone i zalecenia. Dodatkowo każdorazowo pacjent dostaje ulotkę stworzoną tutaj przez personel angiodiabetiki. Ulotka zawiera informacje, zalecenia pielęgnacyjne i profilaktyczne. Musimy działać w ramach zasobów, które istnieją, a tymi zasobami są wykształcone personel pielęgniarski, lekarski, wykształceni podolodzy, ortopedzi, chirurdzy ogólni, chirurdzy naczyniowi, angiolodzy, diabetolodzy i wiele, wiele innych specjalności, na przykład kardiolodzy czy nefrolodzy, do których zgłaszają się pacjenci z cukrzycą. Działając w ramach systemu skoordynowanego, czy to publicznego, czy to prywatnego, każdy członek zespołu posiada wiedzę na temat dotychczasowych konsultacji, leków, leczenia, zabiegów danego konkretnego pacjenta i mamy z góry ustalony plan leczenia określający najbliższe kilka miesięcy, gdzie mamy określone, w jakim terminie pacjent ma się zgłosić na wizytę u pielęgniarki, u lekarza, na przykład chirurga naczyniowego czy u diabetologa, kiedy ma się zgłosić do podologa, w jakim terminie będzie miał wykonaną ultrasonografię, tomografię komputerową czy inne badania. Błędy w pielęgnacji stóp u diabetyków lub ich codziennym funkcjonowaniu mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Specjaliści zwracają uwagę na typowe błędy, z jakimi najczęściej borykają się ich pacjenci, a których unikanie jest kluczowe dla skutecznego leczenia. W przypadku leczenia chorych z zespołem stopy cukrzycowej mamy kilka takich obszarów istotnych, które do których należy odpowiednio podejść, aby potem uzyskać końcowy dobry efekt leczenia i wygojenie rany. Pierwsze to postępowanie przyczynowe. Jedną z głównych przyczyn pojawiania się ran na stopie jest niedokrwienie stopy. No mniej więcej w granicach połowy czy do 60% chorych z zespołem stopy cukrzycowej to są chorzy z naczyniowym zespołem stopy cukrzycowej. I w tym wypadku, żeby rozpocząć właściwe leczenie tych chorych, należy wykonać szybką diagnostykę naczyniową i w miejscach, w których naczynia są zwężone bądź niedrożne, co powoduje niedokrwienie stopy, i te miejsca należy poszerzyć bądź udrożnić. Jeżeli uda się taki zabieg rewaskularyzacyjny wykonać, wtedy poprawiamy ukrwienie stopy i już dajemy zdecydowanie większe szanse na gojenie się ran w obrębie stopy. To jest ten obszar naczyniowy. Kolejna kwestia to kwestia gojenia samej rany. Bardzo często owrzodzenia w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej występują na częściach podeszwowych stóp. I to już jest pierwszy ważny element, o którym pacjenci często nie wiedzą. Na rany nie wolno nadepnąć. W czasie leczenia rany nie wolno na nie chodzić, więc stopa musi być w jakiś sposób odciążona. Jeżeli chory normalnie chodzi, to nie jest właściwe leczenie. Jeżeli zakłada odpowiednie opatrunki, jeżeli miał wykonaną rewaskularyzację, ale ma ranę na części podeszwowej i on normalnie funkcjonuje, normalnie obciąża tą stopę, to już możemy powiedzieć, że niewłaściwie leczy.
rany. Ja myślę, że najczęstszymi błędami, jakie pacjenci popełniają w domu, to są takie dwie skrajne postawy. Z jednej strony zostawienie rany samej sobie, czyli nie zakładanie opatrunku, wietrzenie z takim pomysłem, myślę, że jest jej zasuszenie i w efekcie wygojenie, o czym wiemy, jest nieskuteczne. Z kolei drugą, jak już wspomniałam, skrajną postawą jest wręcz zamaczanie, moczenie, najczęściej w wodzie z szarym mydłem. I tego nie tylko nie zalecamy, ale wręcz bezwzględnie zakazujemy. Zresztą mam na myśli nie tylko moczenie nóg w misce w mydlinach, ale również zabezpieczenie rany przed zamaczaniem w trakcie mycia. I całe szczęście jest wiele już przyrządów, takich udogodnień, które możemy pacjentowi zaoferować, żeby jego funkcjonowanie z raną było zupełnie normalne. Między innymi jest to na przykład mankiet z osłonką silikonową, dzięki której woda w ogóle nie dostaje się do rany, nie dostają się do niej żadne zanieczyszczenia i brudy, a funkcjonowanie z raną w domu i pielęgnacja jest wtedy zupełnie normalna. Idealną sytuacją jest uniknięcie amputacji nogi, zachowanie funkcji podporowej stopy, samodzielność pacjenta w domu bądź samodzielność zawodowa człowieka. Jednocześnie szybkość działania jest bardzo istotna, bo im szybciej wygoimy ranę, tym jest większe prawdopodobieństwo, że ten pacjent będzie normalnie funkcjonował. Pilotaż leczenia stopy cukrzycowej, który w tej chwili jest realizowany w szpitalu w Szamotułach, jest projektem, który troszeczkę inaczej podchodzi do leczenia tych chorych. Po pierwsze, chorzy nie są hospitalizowani na oddziale chirurgicznym, lecz na oddziale chorób wewnętrznych, na oddziale wewnętrznym. I ciężar jakby opieki i leczenia nad tymi chorymi spoczywa na zespole takim diabetologiczno-internistycznym, a nie chirurgicznym. Co prawda, albo może inaczej, oczywiście konieczne jest tutaj też w tym zespole posiadanie chirurga, który ma doświadczenie w leczeniu chorych zespołem stopy cukrzycowej, w leczeniu i w wykonywaniu takich oszczędzających zabiegów resekcyjnych w obrębie stopy, ale to jest tylko jeden element leczenia. Oczywiście istotny, bo trzeba wykonać odpowiedni zabieg resekcyjny w obrębie stopy, żeby potem tą stopę ratować, czyli usunąć te fragmenty zakażonych kości, które należy usunąć, ale jednocześnie jest to zabieg operacyjny oszczędzający, to znaczy oszczędzamy pozostałą część stopy i w dalszym ciągu staramy się pozostałą część stopy uratować, czyli opanować pozostałe infekcje, pozostałą infekcję, która gdzieś tam dotyczy tkanek miękkich. I w sumie mamy w tym momencie taką jakby dwuspecjalistyczną, przynajmniej powiedziałbym dwuspecjalistyczną formę leczenia tych chorych, bo chory, mimo że jest hospitalizowany na oddziale wewnętrznym, to ma wykonany zabieg operacyjny w obrębie stopy, ale równocześnie ma leczenie diabetologiczne, internistyczne, jeśli jest obciążony kardiologicznie, a to są chorzy często obciążeni różnymi innymi chorobami internistycznymi, które w normalnych warunkach oddziału chirurgicznego trudno jest opanowywać, prawda? Bo to nie jest dla chirurga prostym leczyć chorego, który ma wysokie glikemie, prawda, wysokie cukry, który ma jakieś objawy niewydolności krążenia, który ma jakieś zaburzenia rytmu serca. To wszystko jest dziedzina interny i kardiologii i diabetologii, prawda? I jeśli takim chorym zajmuje się zespół internistyczny, diabetologiczny, kardiologiczny, to zdecydowanie jest łatwiej opanować te wszystkie problemy niezwiązane z samą chirurgią. Czasami jest to leczenie ryzykowne, szczególnie w przypadku rozległych operacji w obrębie tętnic doprowadzających krew do nogi, gdzie pacjent musi się zmierzyć z 3-6% ryzykiem ciężkich powikłań w trakcie operacji, która rozpoczyna leczenie, a potem wiele, wiele miesięcy leczenia. Ale tak naprawdę pacjent, wchodząc w ten system leczenia, nie może się koncentrować na pojedynczej wizycie. On czy ona muszą mieć plan leczenia sporządzony przez lekarza i ten plan leczenia powinien być realizowany krok po kroku i w najszybszym możliwym terminie. Czasami pacjent trafia do szpitala i to kilka razy rocznie, czy to będzie oddział chirurgii naczyniowej, czy to będzie oddział diabetologii, czy wyspecjalizowany obecnie pilotażowy oddział leczenia stopy cukrzycowej, no to jest decyzja lekarza, decyzja personelu, ale to musi być płynne, czyli pacjent musi wiedzieć, co się stanie z nim w najbliższych 3-6 miesiącach. Najważniejszą osobą w zespole, który leczy zespół stopy cukrzycowej, jest pacjent oraz jego rodzina, bo to
pacjent jest ośrodkiem zainteresowania i w momencie, jeżeli pacjent jest świadom zagrożeń, bądź rodzina pacjenta jest świadoma zagrożeń, to w tym momencie, korzystając z dostępnych w naszym systemie, czy to publicznym, czy to prywatnym rozwiązań, jesteśmy w stanie uratować 90% kończyn zagrożonych amputacją.